chciałem zapytać o książkę Spalony Andrzeja Iwana. Przeczytałem tą książkę i w tej książce dużo jest wiesz o tych nałogach generalnie, jak te nałogi zniszczyły tego człowieka. I zawsze mnie to tak zastanawiało, jak wiesz ty po napisaniu tej, takiej książki i wiesz jakby przy śledzeniu historii tego człowieka, Andrzeja Iwana, też mam wrażenie, że na swój sposób ci bliskiej. Możesz być zaangażowany w branżę hazardową, skoro to ten hazard go też zniszczył. Cześć chłopaki. Cześć. Radek ze Świdnicy. Cześć Radek. Cześć. Chciałem pogratulować najpierw Stanowi debiutu. Dziękuję bardzo. Murem za Stanowskim. 350 połączeń dzisiaj próbowałem się dodzwonić i nie mogłem się dodzwonić. No ale jesteś w końcu. Dodzwoniłem. No widzisz. No, jestem. Do KS-u też dzwoniłem, nie mogłem. Cierpliwość opłaca. Tak jest, po danego debiutu. No jeszcze by się przydało pola ściągnąć, nie? Słuchaj. Nie wiem, co przyszłość przyniesie. No, Stana nie, znaczy nie Stana, tylko Smoka nie, bo Smoku to jest taki trochę dziwny też, nie? I jebać tego buca. Nie, dobra. Ja jestem, ja tu jestem od mocnych słów, tak ustalmy. Dobra, to powodzenia jeszcze raz. No i jeszcze jedno słowo. Może jeszcze ten Mencen i Bosak by się pojawili. Hello. Cześć. Halo. Cześć. Chyba są jakieś. Słyszymy cię. Śmiało. A teraz? Słyszymy cię bardzo dobrze, tak. Cały czas cię słyszymy. No cześć. Aleksandra z Gdyni. Cześć Aleksandra. Pozdrawiam serdecznie. Gratuluję bardzo tego przedsięwzięcia. Tak. Ja z zawodu jestem psychologiem i nie ukrywam, że gdzieś tam chciałam po prostu powiedzieć, że jakby treści psychologiczne są zawarte i w stacjach sportowych, obyczajowych, filmowych, ekonomicznych. One są wszędzie, po prostu. Okej, okay, czyli że nie trzeba tworzyć dodatkowego formatu, tak? I je zabierać. No, tak. Okej. Okay. Mam takie dwa trudne tematy, a właściwie to trzy. Chciałem zapytać o książkę Spalony Andrzeja Iwana. I w tej książce dużo jest, wiesz, o tych nałogach generalnie, jak te nałogi zniszczyły tego człowieka. I zawsze mnie to tak zastanawiało, jak wiesz ty po napisaniu tej, takiej książki i wiesz jakby przy śledzeniu historii tego człowieka, Andrzeja Iwana, też mam wrażenie, że na swój sposób ci bliskiej. Możesz być zaangażowany w branżę hazardową, skoro to ten hazard go też zniszczył. Najpierw trzy pytania, czy po kolei mam odpowiadać? Po kolei, tak? Nie, no po kolei, no bo wiesz, no, to nie chodzi o to. Znaczy, wiesz, to nie jest to łatwy temat, się z tobą zgadzam, no, tylko że każdy bierze odpowiedzialność za siebie. Jeden się uzależni od hazardu, drugi od słodkości i się roztyje, że nie wchodzi do samolotu i umiera na serce. Ja nie jestem od naprawiania świata. Jeśli coś jest legalne i jeśli ja na bazie tego, że coś jest legalne, mogę rozwijać firmę, dawać ludziom pracę, mogę też poniekąd reklamować coś, z czego sam czasami korzystam i to lubię, to dlaczego miałbym tego nie robić? Wydaje mi się, że Andrzej to nie miał za dużo wspólnego akurat z bukmacherką, tylko z ruletką przede wszystkim. Natomiast... No wiem, ale wiesz, wiesz co, to nie jest jednoznaczny temat. Na pewno w tym, co mówisz, jest trochę racji. I tu się... Ale wiesz, bo jakby ta ruletka, która tak ciągnęła pana Iwana, wiesz, teraz jakby jest, wiesz, na przykład ja mam, wiesz, taki problem trochę, że wiesz, mój syn się bardzo sportem interesuje, nie? Jakby już, znaczy oczywiście to, co na ten temat sądzę, to, co ci powiedziałem, to nie zmieniam zdania, nie rozwadniam tego, ale powiem ci, że jestem bardzo taki zaniepokojony tym, wiesz, ile ludzi tam gra po tych internetach,
wiesz o co chodzi, właśnie w takich portalach, jak tam chyba ty jesteś współwłaścicielem, czy tam reklamujesz, prowadzisz, whatever. Bo wiesz, bo jak ktoś szedł do kasyna, ten Andrzej, to teoretycznie ta żona, czy tam jakiś przyjaciel, czy pewnie nie można było poznać takiej osoby, bo pewnie była też jakaś wielka osobowość, ale jesteś w stanie, no nie wiem, po prostu zamknąć, stać przed tym kasynem i gościa, wiesz, pogonić. A nie jesteś w stanie, wiesz, zorientować się, co gość robi wieczorami, wiesz, czy gość dzwoni do kanału zero i tam wykłóca się ze Stanowskim, czy gość napiernicza i, wiesz, obstawia tam jakieś ligę, nie wiem, w Kuala Lumpur, nie, jakieś tam wyniki meczów. Więc, wiesz, wydaje mi się, że to jest taki, no, to jest taki duży problem, powiem ci, chyba XXI wieku, że, no wiesz, ten sport związany jest z tymi buchmacherami, oni są online, że tak ciężko jest to, wiesz, kontrolować. Zgadzam się, jest to problem i jednocześnie jest to temat z tych wszystkich jakby zarzutów, które są mi stawiane, to jest jeden z tych zarzutów, które da się obronić. W tym sensie, że to nie jest zarzut, który ja zbiję i powiem, że i pójdę do domu i będę przekonany, że miałem rację. W tym, co mówisz, jest bardzo dużo prawdy. Natomiast wciąż ja muszę sobie to jakoś wszystko wyważyć. Czy realizować swoje marzenia o firmie, przedsiębiorczości, spełniać swoje marzenia, czy się przejmować tym, że ktoś nie potrafi zarządzać sam sobą. Tyle. Dobra, jedziemy z drugim ciężkim tematem, czy masz już dość. Dobra. Druga kwestia to jest kwestia tego Michniewicza całego. Tak. Nie? Bo ja jestem rocznik, tam około 80 rocznik. Kupowałem to jeszcze katowicki sport, przegląd sportowy chyba był i tempo. Ja czytałem, wiesz, tam te 95, 94 rok, jakieś tam podsumowania. Więc generalnie myśmy to wszystko oglądali, nie? A potem się okazało, że to była jedna wielka ściema, nie? No i teraz pan Michniewicz, no wiesz, jakby był z tym fryzjerem jakiś tam sposób, wiesz, związany, nie? Pytanie jest takie, abstrahując od tego, wiesz, czy, bo jakby, no nie ma tego zarzutu, żeby ten jest, nie można go w żaden sposób oskarżać, nie jest oskarżony w tej aferze korupcyjnej, ale czy po prostu taka w ogóle osoba, która no była jakoś blisko tego syfu korupcyjnego, nie? Czy taka osoba powinna zostać, wiesz, selekcjonerem reprezentacji Polski? Niech gra w Legii, niech tą Legię prowadzi do tej Zimisztu. To jest tak przewałkowany temat, na który tyle razy odpowiadałem. Nie wiem, dlaczego przyszło ci do głowy, że mnie czymkolwiek zażyjesz. Nie jestem w stanie odpowiedzieć inaczej, niż odpowiedziałem wcześniej 100 razy. Jeśli w tej całej aferze korupcyjnej postawiono zarzuty 400 osobom, a Michniewicza prześwietlano 600 razy i zarzutu żadnego nie dostał, to byłoby skrajnie z mojej strony w ogóle nie fair myśleć w ten sposób. No i tyle. No dobra, to czy był znajomym? Czy był znajomym? Oczywiście, że był znajomym. W ogóle to jest ciekawy wątek, o którym możemy porozmawiać z Przemkiem, bo właśnie o fryzjerze. Bo ja tam specjalnie na tym wykrywaczu kłamstw zadałem to pytanie, czy ja, bo tam Marcin Najman ma swoje teorie tam chore i tam on tak często je powtarza, że ci najwięksi durnie to zaczynają w nie wierzyć. Że ja tam zarabiałem pieniądze na znajomości z fryzjerem. Więc zaraz o tym sobie chętnie porozmawiamy. Fryzjer był dyrektorem sportowym klubu i sprowadził do tego klubu Michniewicza, a potem przez lata się znali, bo pracował w tym klubie. No dlatego się znali.